Siemanko, z tej strony Rolec, witam w kolejnym Rolec vlogu na kanale. Na wstępie używajcie kodu twórcy, który się wyświetla i skorzystajcie z cashbacku, a w szczególności na moim sklepie z gadżetami, link w opisie. Jak nie u mnie w sklepie, to mimo wszystko korzystajcie, bo zawsze to parę groszy do was wraca i możecie sobie wydać na cokolwiek chcecie, albo nawet wypłacić na konto. No zresztą wszystko w opisie jest. Miłego oglądania tego vloga. A ja właśnie jestem po evencie i mam mindfucka, bo nie wiem, czy chronologicznie wrzucam vlogi. Także niestety, jak chodzi o niektóre rzeczy, to chronologicznie to się może nie zgadzać, aczkolwiek teraz już będę robił to chronologicznie, żeby nie było mieszaniny, że wydarzenia się, wiecie, że się nie zgadzają po prostu wydarzenia. Albo no mam nadzieję, że wiecie, do czego dążę. Bo ostatnio mogło mi się tak zdarzyć, że po prostu... Znaczy, jestem pewien, że wszystkie vlogi są nagrywane tak chronologicznie, jak powinny być, nie licząc tego vloga z eventu z widzami. Także tak, wszystko w temacie. Także podsumujmy to szybko. Jedyny vlog, który był nie wstawiony chronologicznie, czyli zgodnie z... No zresztą nie muszę chyba wam tłumaczyć jak debilom. To jest właśnie ten z eventu, który jest dostępny dla wszystkich, czyli dla tak zwanego... My to się z kolegami śmiejemy, że wy oglądający jesteście panowie prezesowie. Ale ci, co oglądali ten vlog, który właśnie wleciał niechronologicznie z eventu, to my się śmiejemy, że to jest vlog tak zwany dla plebsu. A ja teraz idę do ziomka. Już parę razy się na vlogach pojawiał. Także... O, to jest ten, co mi drzwi pomagał robić. Czyli wiecie już, który. A jak nie wiecie, no to... 100 sadgę. Ale tu się z nim umówiłem. Chyba właśnie dostałem SMS-a od niego, że gdzie ja się podziewam. Bo... Tak jak właśnie na tym vlogu, co wleciał niechronologicznie, widzieliście, że mam cegłofon, bo mi się, kurczę, rozbił telefon. No to... Niestety używam trapfona. No i zobaczymy, czy... Na dniach będę oddawał telefon do serwisu. To się jeszcze okaże, ale raczej tak, bo bez Androida to ja jak bez ręki. No mordeczki, siedzę sobie z Krzywym. Przywitaj się ładnie. Pozdro, pozdro. No i powiem wam, że widoczki są piękne. Może kamera tego nie oddaje, ale... Gdybym był z dziewczyną, to bym powiedział, że romantycznie w chuj. Aczkolwiek... Kurwa romantycznie. Grają... grał wczoraj Taco, Hemingway. Czyli już tak jak mówiłem a propos tej niechronologiczności vlogów, tak teraz jak już rozłożyli sprzęt estradowy dla Taco, tak teraz grają tak zwane nuby, żeby skorzystać po prostu złożone ze kurcze pieczone, no się jąkać zaczynam, no do logopedy chyba muszę iść. Rozłożyli sprzęt estradowy dla Taco. No bo to się opłacało. A teraz, żeby jak najdłużej go nie składać, no bo to są koszta, tak tyle ile mogą, tyle korzystają i tak zwane nuby sobie grają. Nuby. No może nie będziemy wyzywać od nubów, niech wam będzie. Mniejsi twórcy, albo twórcy tacy jak ja, którzy się skończyli, grają, korzystając po prostu ze sprzętu estradowego, którego... Nie wiem, po co wam to tłumaczę, no mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Jestem tak zmęczony ogólnie, że mogę gadać bez sensu, ale życie. Wracając do głównego tematu. Jako, że rozłożyli sprzęt dla Taco, to teraz ci mniejsi, tacy jak ja, skończeni jakby, sobie korzystają z tego, że rozłożyli scenę i tym podobne sprzęt estradowy i sobie grają. No i my z Krzywym zamierzamy tam... powolutku sobie zmierzyć, żeby zobaczyć, co się dzieje. Jak już usłyszałem parę ksywek, bo tam na internecie sobie sprawdził Krzywy, bo ja niestety nie mam dostępu, tak jak wiecie, do smartfona, mam tylko tą Nokię zastępczą,
Zobaczymy, czy to będzie tydzień, czy będzie dwa, czy trzy, czy cztery, jak będę musiał używać tak zwanego cegłofona, albo trapfona, jak to niektórzy mówią. Cegłofon. No, każdy nazywa to inaczej. Większość ludzi teraz zaczęło na to mówić trapfon. To kurwa nie jest cegłówka taka. Dobra, nie przeszkadza. Dobra. Kończąc wątek, tak zwani mniejsi twórcy korzystają z rozłożonego sprzętu dla taco i wszystko. I zamierzamy tam zaraz z Krzywym zmierzyć i zobaczyć, co się dzieje. Ale jak usłyszałem parę ksywek, co teraz grają, no to już jestem święcie przekonany, że bez kitu. Rozłożyli sprzęt estradowy dla taco. No i teraz, jako że nie opłaca im się tego składać po jednym koncercie, to po prostu ci mniejsi sobie po prostu pykają i to wszystko. No, 3 minuty ujęcie, a tak naprawdę mogłem to nagrać w, nie wiem, z 30 sekund. No ale przynajmniej macie content, macie co oglądać, widzowie. A przy okazji widoczki naprawdę piękne. Siedzimy sobie tutaj z Krzywym na wale. Najebiste widoki. Może rejony znacie? Nasze bemowe skochane. No, jeszcze jak. A że jest ciemno, no to może gdybym miał jakąś zajebistą lustrzankę z dobrym obiektywem, no to byście mieli mega zajebioza obraz brzytwa, ale że to niestety jest Full HD 60 klatek. Mógłbym 4K 60 klatek przydupcyć, ale i tak wiem, że to jest bez sensu, bo to zajmuje dużo miejsca, a wy w większości i tak oglądacie to na telefonach. No chyba, że się mylę i chcecie, żebym zaczął robić vlogi w 4K w 60, no to puca, poczytam komentarze, bo wiem, że oglądają tylko ludzie, którzy to sobie wykupili. Tak jak mówiłem niedawno, nie tak zwany plebs, tylko prezesy oglądają vlogi. Także prezesy, pucujcie się w komentarzach, czy jako że płacicie mi za oglądanie tego gówna, co nagrywam, to czy chcielibyście to gówno oglądać w 4K w 60? Chociaż w sumie przy takiej pogodzie i słabym oświetleniu, to im mniej FPS-ów. Zresztą pogooglujcie sobie... Jak? A co powiedziałem? Pogooglujcie. No pogooglujcie... Spytajcie wujka Google... A propos, jak to się nazywa? Śnieżenie albo coś w tym stylu. I wytłumaczę wam to na szybko. Im więcej FPS-ów, im lepsza rozdzielczość, tym więcej światła jest potrzebne, żeby po prostu osiągnąć dobry obrazek. Kończę pierdzielić, bo już widzę, że 5 minut pierdzielę i cały vlog będzie moje pierdzielenie. Idziemy zaraz się tam przejść, zobaczyć, co się dzieje. No. Zasiedzieliśmy się z Krzywym na tym wale. Już usłyszeliśmy, że już nikt nie gra. Także generalnie to jaki plan dalej nie wiem. Oglądajcie, będziecie wiedzieć, co i jak się dzieje. Aczkolwiek no już słyszymy, że już nikt nic nie gra. Także nawet nie ma sensu tam spacerować, żeby zobaczyć, co się tam dzieje, bo już się nic nie dzieje. A zresztą widzicie, że jeszcze się nie ściemniło totalnie, tylko minimalnie niebo jest jeszcze ciupinkę jasne z tej strony, bo z tej strony zaczyna wychodzić księżyc albo zachodzić słońce. Kurde, właśnie nigdy nie wiem, czy z tej strony jest zachód, czy wschód. Mordo, to jest zachód. Tam jest zachód. Jak zwykle. Czyli to jeszcze tam, gdzie jasno, tam słońce zachodzi, a tam, gdzie już się odwrócę i jest czarno, to tam jest zachód. A, widzę księżyc. Widzowie również. Widzowie też. Oj, powiem ci, że kurczę, nie wiem, co dalej z tego wyniknie. Na razie planujemy, co robić ze swoim życiem dalej. Ale powiem wam tak, CV poroznosiłem. Generalnie jest bardzo dobrze. No chyba, że pani kurator znajdzie jakąś malutką luczkę i się przyczepi, ale mam nadzieję, że nie ma do czego. No i plany wyszły tak, że nocuję u Krzywego. Hulajnogę wziąłem sobie na powrót. A tak to kulturalnie sobie w domu posiedzimy, napijemy się, zjemy coś dobrego. Zresztą, po co ja się wam pocuję, będę nagrywał na bieżąco co i jak.
specjalnie jako, że jestem po piwie, to nie prowadzę hulajnogi, znaczy no nie że prowadzę, no bo prowadzę, ale nie uruchomioną prowadzę koło nogi, żeby nie było. A, no i przy okazji w końcu na dworze jest ciemno, jak widzicie. Także będzie okazja sprawdzić światełko. Już w ogóle zapomniałem, że je zamontowałem. Także będzie okazja, żeby przetestować, jak działa. Pokażę wam domyślne światło hulajnogi plus ewentualnie dodatkowe oświetlenie to i zweryfikujemy niedługo, czy jest w ogóle jakikolwiek sens montowania sobie dodatkowego oświetlenia, na przykład no nie licząc mrygaczek tutaj, no bo to już wam pokazywałem ze 100 vlogów temu, ale generalnie montowania dodatkowego oświetlenia, znaczy tam gdzie jest ciemno, jak nie powiem gdzie, tam na pewno warto mieć dodatkowe oświetlenie, bo przynajmniej widzicie, czy nie ma szkła, czy nie ma jakichś ostrych kamieni, czy coś. Ale generalnie wiecie, o co chodzi. Przetestujemy, niedługo zobaczymy, czy przyczepianie światła dodatkowego ma jakikolwiek sens. I zauważyłem, że ta czołówka jest wadliwa, bo na trybie turbo migota czasami. Także ewentualnie stroboskop, żeby być widoczny z daleka, ale to nie ma sensu, bo to psuje widoczność wtedy nawet i kierowcy, bo wszystko przed tobą mryga, masz stroboskop przed oczami. Dlatego ewentualnie w trybie low albo turbo, ale migotają. No zresztą, no dzisiaj jest idealna okazja, żeby przetestować. Także zrobimy to, widzowie. A właśnie widzowie, panowie prezesowie. Bo widzowie tu nie oglądają. Tu oglądają prezesy. Pozdro 900. Vlogi nie dla plebsów. No i dobra, żeby nie było, że prowadzę. O, tak wygląda. Tak świeci domyślnie hulajnoga. Tak widać drogę z domyślnego światła. Teraz jak odpalimy sobie tryb turbo. No, za dużej różnicy widzę, że nie ma. Kurczę, pieczone. Spodziewałem się lepszych efektów. Tryb medium. No czyli jednak wniosek jest taki, że lepiej mieć podstawowe oświetlenie plus stroboskopik, żeby być lepiej widocznym, niż używać, no chyba, że macie mega mocną czołówkę albo latarkę, która wam naprawdę mega dobrze światło, drogę oświetla. Ja nawet nie wsiadam. Tutaj wyłączam, bo jestem po piwie jednym. Także morał z tego taki, widzowie, że no, czołówka zostaje tylko ze względu na stroboskop, żeby być lepiej widocznym. Chociaż, że i tak przecież mam tutaj coś takiego i coś takiego, nie? Że jak jadę, to wygląda z tej strony tak. O, proszę bardzo. No dobra, może nie za bardzo dobrze widać, ale jestem dobrze widoczny mimo wszystko. Ale taki stroboskop na dole jeszcze dużo, dużo lepiej powiększa widoczność, jak jest ciemno. A już taki dzwonek, jak teraz przy dupie, to już w ogóle. Także pozdro i morał z tego taki, że jak już montować światła dodatkowe, to jakieś mega porządne, ewentualnie mrygaczki, żeby być lepiej widocznym, bo jak widać ten tryb turbo nie daje nawet... Znaczy no, może wzrokowo minimalnie coś tam daje, ale będę jej chyba używał tylko jako stroboskop, żeby być lepiej widocznym z daleka. I to wszystko. I tak pewnie gówno widzicie, ale morał jest prosty. Nie montujcie słabego oświetlenia dodatkowo, bo to i tak zbytnio nic nie daje. Znaczy no, stroboskop daje, ale tak jak przed chwilą mówiłem, ten tryb turbo, który i tak przez to, że to jest czołówka stara, to nawet tryb turbo nie oświetla drogi lepiej niż domyślne światła montowane w hulajnodze. Siedzimy właśnie u Krzywego z ziomeczkami i Krzywy nam podał jedzonko i powiem wam, że już spróbowałem i jest mega dobre. O, widzowie, ale to jest smutne. Odsypiałem imprezkę i obudziło mnie to, że właśnie gra dzisiaj problem na bemowie u mnie przed blokiem. Jedyne, co se mogę posłuchać, to przez okno se słucham, jak grają. Kurde. Już teraz to mi się tam nie chce nawet wstawać i iść. No i bad trip. No ale dobra, trudno. Poradzimy sobie.
Następny problem, jaki będzie gdzieś w Warszawie, to muszę się pojawić bez kitu. A jak będzie cokolwiek na Bemowie znowu organizowane, to też postaram się tak zrobić, żeby był z tego vlog. W tym tygodniu się okaże, co będzie, ale naprawię oba, żeby w razie W mieć zawsze jeden na zastępczy w szafie, a drugi, żeby używać, no bo ten cegłofon, co mam teraz akurat na zastępczaka, to masakra, to już będzie ostateczność. Ale tyle siana się pójdzie bujać, nie? Przypał jak cholera, no ale cóż, takie żyćko. Prezesowi się nudziło, jak widać. Majstrowałem znowu przy hulajnodze. Tak jak mówiłem, ta lampka tutaj tak średnio coś daje, więc zrobiłem przemylowanie na hulajnodze i teraz wygląda to tak. Jak będzie okazja na dworze pokazać to bojowo, to oczywiście wam pokażę. Prezes zgłodniał, ale że ja pilnuję jak oka w głowie. Już mi próbowali ukraść, także wprowadziłem do środka. No i przy okazji, że jest ciemno, a zgłodniałem, jest druga w nocy, no to przy okazji sobie sprawdzimy światełka. Niestety deszcz pada, ale dzięki temu będziemy mogli przetestować światełka plus darmowa myjnia. No i jak się tu pojawiłem, to sobie przy okazji wyrównałem ciśnienie w kołach, tak żeby mi nie pękały co chwilę. Także cały czas słucham się lifehacka i jest okej. Także w tym drugim serwisie, co byłem teraz, mniejszym, to gościu mi dał właśnie lifehacki i stosuję, i oby jak najdłużej działało. A lampek mam, oświetlenia mam od ciula, także zaraz jak wyjdziemy, kawałek się oddalę, najpierw sobie zjem, to wam wszystko nagram ładnie, jak to działa. I tak jak mówiłem o porządnym świetle, no to widzieliście przed chwilą, że czołówkę porządną zamontowałem. A to dolno na stroboskop, żeby lepiej być widoczny z daleka, mimo i tak, że mam już całą choinkę zamontowaną na hulajnodze. A czekam teraz na jedzonko. No spokojnie. Najgorszy moment, żeby zgłodnieć, widzowie. No ale trudno. No. Także najemy się kulturalnie i niedługo wam pokażę choinkę na hulajnodze, jak działa. W ogóle dobry patent z przełożeniem bagażnika na bok. Zajebioza jest. I dużo wygodniej się dzięki temu jeździ. No jednak cholersia już jednak trochę później jest niż myślałem. W sensie wcześniej, bo rano już zaczyna świtać. W każdym razie dzięki temu przynajmniej będziecie lepiej widzieć hulajnogę. Wygląda na początku ona tak domyślnie, fabrycznie. Proszę bardzo. A jeżeli włączymy sobie tą czołówkę na tryb turbo, no widoczność tak naprawdę się nie zmienia. Jeśli chodzi o taką widoczność, że ja jako kierowca coś widzę. O, i widzicie? To ona ma czasami takie coś, że migota. Także nic to nie daje do doświetlenia jakby drogi. A więc najlepiej sobie dać tryb stroboskopu. No i wtedy jestem dużo bardziej widoczny z odległości. Do tego dodajmy oczywiście wszystkie mrygaczki tutaj boczne. No i teraz tak to wygląda, jak jadę. No troszeczkę te hamulce blokują, w sensie te kabelki będę musiał niżej dać te światełka, albo po prostu zamienić miejscami albo coś. Także już przynajmniej tyle wiem. No i najważniejsze światło, czyli czołówka, która no po prostu, no może teraz tego nie będzie widać, ale jak damy ją w tryb turbo, no to oświetla drogę milion razy lepiej i jest naprawdę kocur. Jestem zadowolony z tego, że tak obmontowałem hulajnogę, ale będę musiał zamienić po prostu światełka miejscami, jakoś obniżyć je czy tam cokolwiek, bo widzę, że te kable zasłaniają. No ale dam sobie radę, będzie dobrze. No i te przemyślenie przełożenia tego bagażnika na bok, to było po prostu mega dobre posunięcie. Także jeżdżąca choinka, pozdro. Także dzięki za oglądanie tego vloga i do następnych. Udostępniajcie znajomym, zachęcajcie do ogarniania sobie również dostępu do vlogasów. Trzymajcie się i...